Ta zmiana była zaskakująco trudna dla April. Rano odwoziła trzyosobową rodzinę na lotnisko, a potem dziewczynę do kampusu studenckiego. Dalej musiała przewieźć rzeczy do klienta, do nowego miejsca zamieszkania i w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem było wynajęcie małej ciężarówki. Jednak klient z jakiegoś powodu zdecydował się na taksówkę, co przysporzyło April sporo kłopotów. Oczywiście skąd klient mógł wiedzieć, że April była w trzecim miesiącu ciąży? Jej brzuch wciąż pozostawał prawie niewidoczny, więc dziewczyna mogła pracować tak długo, jak tylko chciała, bez żadnych przeszkód. Rozstała się z narzeczonym, choć było to dla niej bardzo trudne do zniesienia. Żyć z oszustem April nie potrafiła i jej zdanie w tej kwestii pozostawało niezmienne. David porzucił ją, gdy tylko dowiedział się, że zaszła w ciążę. Miesiąc później próbował wrócić, ale już za późno. Nasiona wątpliwości i nieufności zakorzeniły się w duszy April, a na Davidzie nie można było polegać. Bez stałej pracy miotał się między swoimi wybrankami niczym statek w czasie sztormu. Takie życie nie odpowiadało April, która dorosła w sierocińcu i ponad wszystko ceniła sobie silne rodzinne więzi. Poza tym nie wybaczała zdrady, a w przypadku Davida nie wybaczała w ogóle niczego. Pracowała na taksówce przez około roku. Na początku, kiedy dołączyła do firmy, kierownik warsztatu śmiał się z niej. Naprawdę zamierzasz dla nas pracować, moja droga? Powinnaś wiedzieć, że nasz zespół to sami faceci, nikt nie będzie cię niańczył. Ale ja nie chcę być niańczona. Daj mi możliwość wykonywania pracy, którą kocham. Nie pożałujesz, sprzeciwiła się April. Początkowo pracownicy firmy byli wobec niej nieufni. Kobieta, kierowca i to w taksówce? To nonsens. Chcąc jak najszybciej pozbyć się natarczywej dziewczyny, szef dał jej najstarsze auto z wieloma usterkami, wymagającymi wymiany nie tylko pojedynczych części, ale też całych zespołów. Kalkulacja była prosta. April miała zrezygnować, zanim jeszcze wyruszyła w trasę. Jednak przełożony się przeliczył. April nie poddała się, spędziła około miesiąca z własnym mechanikiem, aby przywrócić auto do formy. Początkowo współpracownicy tylko się śmiali, ale potem zdali sobie sprawę, że dziewczyna nie zamierza rezygnować. Tak więc niezauważalnie dla siebie April dołączyła do męskiego zespołu, który stał się dla niej czymś w rodzaju rodziny. Teraz, gdy już udowodniła swoją wartość, nikt nie pozwalał sobie z niej żartować. Tymczasem April po prostu wykonywała swoją pracę w taki sposób, że nigdy nie miała się z czego wstydzić. Wobec klientów była zawsze grzeczna i uprzejma. A jeśli byli jacyś awanturujący się pasażerowie, szybko, grzecznie, aczkolwiek stanowczo ich uspokajała. Pomimo ciąży, April starała się nie brać wolnych weekendów, zamierzając zaoszczędzić na przyszłe wydatki związane z narodzinami dziecka. Jechała na kurs do domu przy Park Street. Gdy podjechała, wyłączyła silnik, pozwalając samochodowi nieco ostygnąć. W zasięgu wzroku nie było jeszcze żadnego klienta, co oznaczało, że mogła chwilę odpocząć. Po około 10 minutach siedzenia w aucie, April zatrąbiła 3 razy, po czym opuściła przytulną kabinę i skierowała się w stronę domu. Dziewczyna nacisnęła przycisk dzwonka i nasłuchiwała. Kroki wydawały się jej wyraźnie słyszalne, szurające i niespieszne. Wkrótce drzwi otworzyły się i w progu pojawiła się starsza kobieta, około 70, ubrana w starą suknię. Dzień dobry pani, to pani dzwoniła po taksówkę, prawda? April zapytała grzecznie. Staruszka uśmiechnęła się z zakłopotaniem, po czym dotknęła czoła. Tak, przepraszam panią, to ja. Zadzwoniłam, a potem przeglądałam swoje rzeczy. Dzisiaj się przeprowadzam, wie pani, w bardzo nieprzyjemne miejsce. Uśmiech powoli zaczął znikać z twarzy April. Jeśli to miejsce było nieprzyjemne, to dlaczego ta starsza, ewidentnie nie mająca zbyt wielu środków do życia kobieta, tak chętnie się tam przeprowadziła? April już miała zapytać o to swoją klientkę, ale powstrzymała się. Przepraszam, czy mogłaby mi pani pomóc załadować walizkę? Spytała ostrożnie staruszka. April uśmiechnęła się i skinęła głową. Noszenie ciężkich rzeczy w jej sytuacji było nierozsądne, ale z drugiej strony walizka nie była aż taka ciężka.
Wkrótce April pomogła ją wsadzić do bagażnika auta, a następnie posadziła klientkę na przednim siedzeniu. – Och, jak tu ładnie! Już chyba od wieków nie jechałam samochodem! – powiedziała czule. April uśmiechnęła się. Ku swojemu zaskoczeniu szybko zdała sobie sprawę, że starsza pasażerka nie mogła tego robić, bo była po prostu biedna. Jak się później okazało, klientka nazywała się Barbara Simpson. W rozmowie nieustannie nazywała April córeczką, co sprawiało wrażenie, że serce dziewczyny trzepotało z czułości. Jako wychowanka sierocińca nigdy nie poznała swych rodziców, dlatego tak słodka reakcja pasażerki wzruszyła ją do głębi. Odwróciła się do okna i spojrzała na miasto, na billboardy, na przechodniów. W tym momencie April przyłapała się na myśli, że pani Simpson przez długi czas była samotna, a teraz wszystko wydawało jej się takie dziwne. Niezauważalnie dla siebie staruszka ożywiła się i rozpoznając znajome miejsca, opowiadała o nich April. Tutaj kiedyś pracowałam, a na tym przystanku poznałam mojego przyszłego męża, Georgia. A tu natomiast, w tym niczym niewyróżniającym się budynku, który teraz jest sklepem, mieszkała kiedyś moja przyjaciółka, Sara. Ach, to już przeszłość. Z opowieści swojej klientki April wywnioskowała, że nie ma już żadnych krewnych. Jako bezdzietna staruszka poświęciła się mężowi. A kiedy ten zmarł 5 lat temu, sama zamknęła się w czterech ścianach. Oczywiście wychodziła do sklepów, ale to był koniec kontaktu pani Simpson ze światem zewnętrznym. Pasażerka spojrzała na April i zastanowiła się przez chwilę, po czym zapytała: Mogłabyś mnie jeszcze trochę powozić po mieście, kochana? Tak, żebym mogła zobaczyć jeszcze miejsca, w których moje życie tak bardzo się zmieniało. April uśmiechnęła się i powiedziała: Oczywiście, pani Simpson, będzie pani mogła w pełni cieszyć się tą podróżą. I w tym momencie April poczuła się jak przewodniczka oprowadzająca wycieczkę dla przemiłej klientki. Podróżowali przez około pół godziny, po czym pani Simpson zrobiła się ponura i poprosiła o zabranie jej pod ostateczny adres. A co to za miejsce? Nigdy nie byłam w tej części miasta, spytała ostrożnie April. Pani Simpson westchnęła smutno. To mój nowy dom, kochana. April ucichła, wyczuwając zmianę nastroju kobiety. Pani Simpson milczała przez resztę podróży, z niepokojem wyglądając przez okno. W oddali majaczył szary, trzypiętrowy budynek z dachem pokrytym czerwoną dachówką. I dopiero wtedy April zdała sobie sprawę, co znajduje się pod tym adresem. To dom opieki, kochana. Tutaj będę mieszkać już do końca swojego życia, wyjaśniła pani Simpson. April spojrzała na staruszkę z nieskrywaną sympatią, po czym odsunęła jej rękę z pieniędzmi. Nie, w porządku, pani Simpson. Niech to będzie mój prezent dla pani. A w oczach staruszki pojawiły się łzy. Dziękuję, moja droga. Jesteś dla mnie taka dobra. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyś odwiedziła mnie jeszcze kiedyś. Pewnie, pani Simpson, z przyjemnością. April pospieszyła się ją uspokoić i pomogła jej zabrać swoje rzeczy. Pomimo nieprzyjemnego wyglądu, dom opieki był całkiem miły w środku. Było tam wielu mężczyzn i kobiet w zbliżonym wieku, co gwarantowało pani Simpson szeroki krąg towarzyski. April opuściła to miejsce z ciężkim sercem. Serce dosłownie jej pękało. Było jej żal tej starszej kobiety, pozostawionej samej sobie. Przez resztę dnia April myślała tylko o podróży ze staruszką. A następnego ranka poświęciła chwilę, żeby udać się do domu opieki. Nie trzeba dodawać, że w oczach pani Simpson pojawiła się wtedy wielka radość. Nie zdążyła się jeszcze zadomowić i dlatego czuła się tutaj bardzo nieswojo. Bardzo dziękuję, że mnie odwiedziłaś, kochana. Zaczynałam już myśleć, że nigdy cię nie zobaczę. Och nie, pani Simpson, przecież obiecałam, April zapewniła starszą panią. Po kilkugodzinnej pogawędce dziewczyna ruszyła do pracy. Od tej pory ich spotkania stały się już regularne. Odwiedzając staruszkę, April przynosiła jej jedzenie, którego nie było w lokalnym sklepiku, oraz drobne bibeloty, żeby podnieść ją na duchu.
Nieświadomie tak bardzo przywiązała się do pani Simpson, że zaczęła myśleć o niej jak o matce i o babci w jednej osobie. I tak 3 miesiące mijały niezauważone, a w tym czasie stan pani Simpson znacznie się pogorszył. Brzucha April nie dało się już ukrywać, co niezmiennie wywoływało uśmiech na twarzy staruszki. Dziewczynie wydawało się, że jeszcze trochę i stan zdrowia pani Simpson natychmiast się poprawi. Stało się jednak dokładnie odwrotnie. Tego fatalnego poranka April obudził telefon. Podniosła słuchawkę i usłyszała głos dyżurnej pielęgniarki, która poinformowała ją, że Barbara Simpson zmarła 30 minut wcześniej. Ale jak to zmarła? To nie może być prawda! Krzyknęła April, wciąż nie rozumiejąc, co się dzieje. Rzeczywistość okazała się być jednak brutalna. W niedalekiej przyszłości będzie musiała zająć się pogrzebem pani Simpson, a nie było to ani przyjemne, ani też łatwe zadanie. Następne 3 dni minęły dla April jak koszmarny sen. Pogrzeb odebrał jej mnóstwo energii, pozbawiając ją zdolności do efektywnej pracy. Powrót do siebie zajął April około miesiąca. Wtedy notariusz przyszedł do niej i wręczył jej złożoną kartkę papieru. Proszę, pani Simpson zostawiła pani list. Poprosiła mnie, abym dostarczył go osobiście do pani rąk. April skinęła głową z roztargnieniem, rozłożyła kartkę i przeleciała po niej wzrokiem. W miarę czytania jej twarz stawała się coraz ciemniejsza, potem jaśniejsza i bardziej uśmiechnięta. Pani Simpson, umierając, zapisała April w testamencie dom przy Park Street. Dokonano wszelkich niezbędnych rozporządzeń, a dokumenty przygotowano zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na samym końcu wiadomości znajdowało się jedno zdanie podkreślone czerwoną linią, tak dla jasności. Jak chcesz, kochana, rozpalić w kominku, powinnaś najpierw do środka zajrzeć, a dopiero potem rozpalić. Zdanie to wydawało się April niezrozumiałe. Musiała sprawdzić, co to oznaczało. Wchodząc do domu pani Simpson, dziewczyna ponownie doświadczyła pewnego ataku tęsknoty oraz smutku. Potem, zdając sobie sprawę, że zmarła, raczej nie chciałaby widzieć jej płaczącej, próbowała się jakoś pozbierać. Termin porodu zbliżał się wielkimi krokami, napełniając jej serce dodatkowym niepokojem i wątpliwościami. Tak się też złożyło, że skurcze złapały April w pracy. Dlatego wezwano karetkę, a kobieta modliła się, aby ratownicy zdążyli przybyć na czas. Na szczęście wszystko poszło dobrze, a po przybyciu na oddział położniczy April urodziła zdrową dziewczynkę i to zaledwie w ciągu godziny. Swoją córeczkę nazwała Barbara na cześć zmarłej pani Simpson. Teraz, gdy April miała w swoim życiu piękną córeczkę, ból po stracie starszej kobiety wydawał się jej mniej dotkliwy. Po raz kolejny młoda matka przypomniała sobie panią Simpson jesienią, kiedy postanowiła rozpalić kominek. To właśnie wtedy April zauważyła wnękę w murze, która skrywała jakąś paczkę. Sięgnęła tam, wyciągnęła i aż krzyknęła ze zdumienia. Były w środku pieniądze, bardzo dużo, zawiniętych dla bezpieczeństwa w celofan. Najwyraźniej oszczędna staruszka przez całe życie odkładała pieniądze na czarną godzinę i udało jej się sporo uzbierać. April popłynęły łzy do oczu. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, jaki to prezent podarowała jej zmarła kobieta. Zakrywając oczy, podziękowała w myślach i w sercu pani Simpson, obiecując, że pieniądze przeznaczy na jakiś szczytny cel. Spełniła swoją obietnicę i wyremontowała dom staruszki. Prawdopodobnie trudno było wymyślić lepszy prezent dla pani Simpson, bo w końcu dom był niemym przypomnieniem, że kiedyś mieszkała tam bardzo dobra i niesamowicie życzliwa osoba.